latami było tak, że wśród ludzi wokół mnie, którzy mnie otaczali, z którymi się gdzieś tam bujałem, przyjaźniłem i tak dalej, ja zawsze miałem jeden z fajniejszych, ciekawszych, szybszych samochodów, ale nigdy nikt nie brał mnie na poważnie jako fajnego, jako dobrego kierowcę. Ja nigdy nie chciałem z nim konkurować i jakby no nie byłem osobą, z którą trzeba było się liczyć. Postanowiłem, że w tym sezonie czas to zmienić. Ostatnie 7 lat mojego życia i mojego jeżdżenia to były z grubsza próby takie bardzo amatorskie, takie totalnie solo. Wszystkie moje samochody były takie natury raczej tuningowej niż motorsportowej. Na pewnym etapie stwierdziłem, że bardzo chciałbym się rozwinąć w jeździe torowej. Chciałbym to robić, chciałbym jeździć szybko i się tego nauczyć, bo miałem do tej pory bardzo szybkie auta, którymi nie potrafiłem prawidłowo jeździć. I przyszedł taki moment, że postanowiłem kupić sobie auto, które będzie relatywnie tanie w obsłudze i na które będzie mnie stać, żeby nim jeździć właśnie torowo. Takim autem okazało się BMW E46. I 3 lata temu rozpoczęliśmy jakby taką przygodę z tym, żeby tym samochodem coś pojeździć. Ja z każdym wyjazdem urywałem cenne sekundy, z każdym wyjazdem robiłem progres. W międzyczasie nałożyła się na to wszystko pandemia i jakby zacząłem jeździć na simie. Kupiłem sobie symulator i znacznie zmieniło się moje postrzeganie o jeździe torowej, o prawidłowej nitce, jakby o wszystkim, o zakrętach, o apexach, wszystkim, co jest z tym związane. I jakby progresując z tym pierwszym sezonem, jakby podjąłem decyzję, że na drugi sezon tego samochodu zrobimy go tak naprawdę na poważnie, jako pierwszy taki prawdziwy samochód do motorsportu w życiu. Odlżyliśmy samochód o 300 kg, zrobiliśmy do niego klatkę, przygotowaliśmy go tak, żeby był bezawaryjny, z seryjnym silnikiem, ale już z dużą ilością modyfikacji, które pomagają jeździć szybko na torze. Przez te 2 lata przejeździłem więcej niż przez całą swoją, nazwijmy to, karierę i całe swoje życie w motorsporcie, także naprawdę bardzo, bardzo dużo i te 2 sezony dały mi taką pewność siebie, że wiem, co robię z tym samochodem. Czas w końcu zacząć konkurować z innymi. To jest coś, czego ja nigdy nie robiłem. Ja zawsze raczej stroniłem od konkurencji, zawsze uważałem, że jestem w to kiepski, więc nie mam co się z kimkolwiek porównywać. No jednak na koniec zeszłego sezonu jakby wystartowałem tak zupełnie na przypał w jednym z wyścigów i z bardzo szybkimi autami, z którymi stanąłem w szranki. Udało mi się wywalczyć 2. miejsce. Wtedy zrozumiałem, że współzawodnictwo jest czymś, co mnie kompletnie kręci i no, chciałbym w to pójść. Stąd ten sezon i moje nastawienie w 100% na motorsport. Na początku roku zrobiłem licencję wyścigową FIA, czy tam PZM. Startuję zarówno w wyścigowych samochodowych wyścigach polskich, w wyścigach Endurance i wyścigi Endurance przede wszystkim mnie tutaj najbardziej kręcą. Jeżeli chodzi o cykl Trackmasters i to, co tutaj jedziemy, dla mnie to jest wręcz prestiż, że mogę tutaj jeździć, ponieważ to jest absolutna ekstraklasa najlepszych time-attackowych projektów i samochodów z całej Polski. Mamy tutaj paletę od Miat przez auta typu Clio RS, przez auta typu BMW M3, aż po Porsche GT3. Wszyscy ludzie, którzy tutaj jeżdżą, reprezentują sobą jakiś poziom, każdy potrafi jeździć, każdy ma bardzo szybkie auto, bardzo dobre hamulce, tu już jest budżet, widać, że to już ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to są ludzie świadomi, co, jak i po co, najszybsze tory w centralnej Europie, więc no, dla mnie jest ogromnym prestiżem, że mogę w ogóle tutaj w takim cyklu wystartować i jakby nie lamić, nie być gdzieś tam w końcu stawki, także to jest duży przeskok z bycia to kompletnym gdzieś tam lamusem i jeżdżenia sobie for fun na zasadzie takich track dayów do wystartowania i współzawodniczenia w tak prestiżowym cyklu. Myślę, że jeden cel i po to robię, po to startuję w takiej ilości cykli w tym roku, po raz pierwszy w życiu nie odpuścić i po raz pierwszy w życiu dowieść wyniki i po raz pierwszy pojechać tak, żeby moje imię i nazwisko było kojarzone nie tylko z tym, że coś tam robię, zasięgi, materiały, YouTube, internety, ale także pokazać, że to, co sobą reprezentuję, to jest przede wszystkim świetna jazda na bardzo dobrym poziomie. Thank you.
mega, jest po prostu taki tor, że no sztos, nie? Jest 1:1 jak na Civic. Najgorszy jest ten podjazd pod górę, bo jest tak zdrowy, że mi brakuje mocy, nie? Teraz wyjeżdżasz jako pierwszy. No. Bo jest pierwszy, ma pierwszy plan, żeby nikt nie wypadł.